Firma Sofidel to jeden z wiodących producentów papieru do użytku domowego i higienicznego. Jest to jedna z największych firm na terenie Ciechanowa, która zatrudnia przeszło 300 pracowników. Do tej pory nikt publicznie nie narzekał na otrzymywane wynagrodzenie. Dziś jednak pracownicy postanowili wyjść na ulicę, aby opowiedzieć o swoim problemie. Witam Państwa, właśnie znajdujemy się przed zakładem pracy Sofidel, gdzie pracownicy pikietują. Są z nami przedstawiciele związków zawodowych, którzy powiedzą nam, czego ta pikieta pracownicza dotyczy. Witamy Panów bardzo serdecznie. Poproszę na początek o przedstawienie się. Piotr Kudowski, jestem przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność w Sofidel Poland. Mariusz Tyczyński, skarbnik w tej komisji. Proszę nam powiedzieć, czego dotyczy to zgromadzenie. Zgromadzenie dotyczy takiego poparcia naszych negocjacji płacowych, które trwają w tym czasie z pracodawcą. Nie jesteśmy, chcę to zaznaczyć, nie jesteśmy w sporze zbiorowym z pracodawcą. Cały czas właśnie trwają negocjacje płacowe. Współpraca nam się układa dobrze, no, ale po prostu no, sięgnęliśmy po taki środek, prawda, jak właśnie zorganizowanie pikiety w dniu dzisiejszym przed zakładem, żeby właśnie poprzeć, mieć to poparcie, prawda, na dalsze nasze negocjacje płacowe. Jak na chwilę obecną wyglądają negocjacje z pracodawcą? Spotkaliśmy się 1 marca na takim właśnie spotkaniu negocjacyjnym, na którym na wcześniejszą naszą propozycję wzrostu wynagradzania o 30%, to była taka nasza propozycja, ale oczywiście to nie jest propozycja taka już twarda, cały czas jesteśmy otwarci na negocjacje. Pracodawca zaproponował nam wzrost wynagrodzenia średnio o 5% dla pracowników produkcyjnych. Zaraz po tym spotkaniu, właśnie po usłyszeniu tej propozycji od pracodawcy, zorganizowaliśmy zebranie całej organizacji zakładowej, jak również przeprowadziliśmy ankietę pracowniczą po to, żeby jeszcze usłyszeć głos pracowników, którzy nie są zrzeszeni w związku, a to jest dla nas bardzo ważne, żeby też właśnie mieć tą opinię, to stanowisko, prawda, propozycję od pozostałych pracowników. No i po tym zebraniu organizacji zakładowej, po już zakończonej ankiecie, podjęliśmy takie stanowisko, że nie zgadzamy się na tą propozycję pracodawcy. Mamy na dzisiaj właśnie, mieliśmy spotkanie tuż o godzinie 10, prawda, w tym czasie, jak rozpoczynała się ta dzisiejsza pikieta. Pracodawcy przedstawiliśmy właśnie nasze stanowisko, że ono w danej chwili jest nie do przyjęcia. Zwróciliśmy się też o wyznaczenie kolejnego terminu spotkania i mamy nadzieję, że cały czas będziemy dalej negocjować właśnie wzrost wynagrodzenia. Rozumiem, jest to pierwsza pikieta pracownicza. Czy myśli Pan, że przyniesie ona jakieś rezultaty? No myślę, że tak. Chodzi nam głównie o to, żeby pracodawca zobaczył, że wszyscy jesteśmy zjednoczeni, że wszyscy pracownicy popierają nasze żądania i no nie chodzi nam tylko tutaj o, tak jak kolega tu powiedział, że negocjujemy w tej chwili podwyżki dla pracowników produkcyjnych. Będą w dalszej części też negocjacje prowadzone na innych szczeblach. Chodzi tutaj o biuro, o przedstawicieli handlowych, którzy też nie są zadowoleni ze swoich zarobków. Rozumiem. Proszę nam jeszcze powiedzieć, czy pracownicy, którzy biorą dzisiaj udział w tej pikiecie, czy robią to w godzinach pracy? Nie, to jest wszystko zorganizowane poza godzinami pracy. Robią to w swoim czasie wolnym. Poświęcają swój wolny czas, żeby solidaryzować się, prawda, z naszymi tutaj z naszą propozycją, prawda, wzrostu wynagradzania. Ja absolutnie nie ma tutaj nikogo z pracowników, który by był w godzinach pracy. Rozumiem, czyli jednym słowem poświęcają swój wolny czas dla dobra ogółu. A proszę nam jeszcze powiedzieć, ilu uczestników liczy na chwilę obecną Związek Zawodowy? Związek Zawodowy liczy w tej chwili 206 członków pracowników. Rozumiem. Jeżeli te negocjacje z pracodawcą nie przyniosą upragnionych rezultatów, to zamierzacie Państwo dalej pikietować? Tak, oczywiście będziemy dalej konsekwentnie prowadzić dalsze postępowania, ale
Trzeba tutaj też zaznaczyć, że dobrze nam się współpracuje z pracodawcą i mamy wielką nadzieję, że w końcu no, bez sięgania po jakieś inne takie związkowe metody, prawda, negocjacji, no po prostu, że do tego nie dojdzie, że nie dojdzie do sporu zbiorowego, do jakiegoś zatrzymania, prawda. Uważamy i mamy taką wielką nadzieję, że w końcu się dogadamy. Drodzy Państwo, mimo półgodzinnego oczekiwania dyrekcja odmówiła jakiegokolwiek komentarza. Mam taką informację, że cały czas trwa spotkanie i po prostu pani dyrektor skontaktuje się, gdy będzie miała czas. Państwu natomiast obiecujemy, że będziemy monitorować całą sprawę na bieżąco. Do zobaczenia.